Cześć, witam Was, moje owieczki. Bardzo długo się nie widzieliśmy, a więc dzisiaj specjalny odcinek 1.8 Turbo. Zrobimy sobie napinacz rozrządu, dokładnie napinacz łańcucha. 1.8 Turbo tak wygląda, pokrywa. Tutaj mam sobie zdjęto już. Napinacz wygląda w ten sposób, jest to chiński napinacz i co zrobimy sobie dzisiaj? Przetestujemy. Krąży taka opinia, że chińskie napinacze nie działają. Po tygodniu czasu lub od razu ten napinacz nie działa. Więc sprawdzimy. Ten napinacz jest w granicach 300 zł, więc to jest koszt bardzo mały, niski. A można zawsze zwrócić taki napinacz, tylko po prostu koszt uszczelki, która tutaj idzie, nam dochodzi. No i oczywiście robota. Ale 300 zł, a 2000 to jest jednak różnica. Można zawsze sprawdzić. Może będzie działało. Tak więc sobie dzisiaj to zmienimy. Jak działa dźwięk, jak w ogóle rozpoznać, że to jest napinacz. A więc za chwilę puszczę kawałek filmu, jak ten silnik pracuje z tym napinaczem. Bardzo często wyskakuje błąd czujnika położenia wałka rozrządu przy tym, ale to nie zawsze. W tym przypadku na przykład napinacz już uszkodzony, a ten błąd nie wyskakuje. Bardzo dobrze słychać przy odpalaniu, przy zimnym silniku ten napinacz, ale jeżeli długo auto stoi, ten olej ścieknie na sam dół i odpalimy taki samochód, który długo stał, to ten napinacz będzie i tak słychać, mimo że on działa. Ponieważ ten olej, póki dopompuje pompa na samą górę do tego napinacza, trochę potrwa i ten czas właśnie będzie stukał. Gdy jest uszkodzony napinacz, to na ciepłym silniku, już jak zagrzejemy go dobrze, na wolnych obrotach, będzie brzęczał, tak jak tutaj za chwilę w tym filmie puszczę. To jest ewidentnie napinacz. Ale jeszcze przed tym radziłbym sprawdzić, co zrobimy, ciśnienie oleju, również na ciepłym silniku, jakie jest, aby wykluczyć po prostu uszkodzoną pompę lub uszkodzony układ smarowania, który też może powodować właśnie brzęczenie tego napinacza. A więc bierzemy się za robotę, będziemy rozkręcali. Miłego oglądania życzę. Ok, auto zagrzane do 90, wentylator się włączył raz od chłodnicy, więc można przystąpić do mierzenia ciśnienia na ciepłym silniku. Jak widać, napinacz już brzęczy, mamy ciśnienie 1,5 bara, czyli jest ok. Dodaję gazu, pompa ładnie staje. Puszczamy, schodzi ciśnienie. No i mamy tam gdzieś 1,4, tak więc jest ok, napinacz szaleje, a więc wybieramy, no niestety, ale sprawdzimy jeszcze tu, co się dzieje w smoku. Ok, miska ściągnięta, jak sądziłem, jak przepuszczałem, smok jest zabity, tak jak tutaj widać, a więc do oczyszczenia jest, tak więc. I też sprawności swojej 100% nie ma i dobrze by było go wyczyścić. Więc jeżeli już robicie napinacz, dobrze by było ściągnąć miskę i wyczyścić smok. Tak więc rozbieramy sobie pokrywę zaworów, tą metalową, którą ja już sobie zdjąłem wcześniej, żeby nie zanudzać się. Wyciągamy cewki i odkręcamy. Wszędzie jest bardzo dobry dostęp, odkręcamy tutaj te rurki. Ściągamy pokrywę rozrządu,
i odkręcamy wszystkie śruby dookoła. Nie ma tu nic takiego trudnego. Wbieramy tą pokrywę. Sprawdzamy, czy w tym. O, sobie to obrócę. Czy tutaj łańcuch nie uderzał o pokrywę? Tu nie widać nic. A gdyby uderzał, to by po prostu było widoczne tutaj takie zadrapanie. Odkładam, co tutaj widzimy. Mamy tutaj napinacz, znajduje się w tym miejscu, zaraz zrobię zbliżenie, ale zanim go wyciągniemy, będzie trzeba wyciągnąć jeszcze wałek. Tak więc ustawimy sobie rozrząd tak jak do wymiany i ściągamy tutaj czujnik Halla, odkręcamy dwie śrubki, ściągamy wtyczkę, odkręcamy wszystkie śrubki od wałka i będziemy wyciągać napinacz. Ja pokażę, jak ten napinacz działa teraz bez oleju. Zrobimy taki mały zoom. Ok, widać mniej więcej. To jest ten napinacz, który tak stuka. Teraz obracam kołem zamachowym. Widać, jak on pracuje bez oleju. Wysoko się podnosi na moje oko, nawet za wysoko. Ok, ściągamy napinacz, używamy do tego takiego napinacza, ściągacza, takiego przyrządu, aby ten napinacz ścisnąć. O. Aby się łańcuch zluzował. Widzimy, ładnie się schodzi. O, łańcuch jest już luźny. Napinacz ściągnięty. Odkręcamy wałek. Dobra, mamy tutaj już malutki bajzelek. Aby wyciągnąć łańcuch, mam tu już dwa, jeden drugi, nowy, drugi stary. Aby wyciągnąć łańcuch, trzeba ściągnąć również wałek od rozrządu, od paska gumowego. I ja to wybrałem, jest wyciągnięty, nie ma to problemu, musimy tylko poluzować napinacz paska i ściągamy sobie ten pasek gumowy. Z tej strony nie ma problemu i odkręcamy oczywiście wszystkie mocowania od wałka w ten sam sposób, jak odkręcaliśmy ten wałek. Tutaj musieliśmy jeszcze odkręcić zawór AGR, trzy śruby, żeby można było wyciągnąć napinacz. Napinacz został wyciągnięty, napinacz wygląda w ten sposób. Widoczne są ślady zużycia. Teraz już na pewno są widoczne. Dobra, jeszcze raz. Widoczne są ślady zużycia. Trochę tu wyskoczyło, więc to chodzi w ten sposób. Tutaj te zabezpieczenie w środku od tej strony też również ma luz, co nie powinno mieć miejsca. Teraz nie widać, ale jednak się ono podnosi, to zabezpieczenie. I na tym zabezpieczeniu możliwe, że popuszcza trochę oleju. Tutaj sitko jest już brudne, zanieczyszczone. I co teraz mogę powiedzieć o tym chińskim zamienniku? Coś z ciekawostek, to sam ten elektrozawór jest tej samej firmy, jest w sumie taki sam i te same mają numery, jednak reszta już jest troszeczkę inna, numeracja, widać, nie widać to w ten sposób, o, ślizgi są inne, już z innego kompozytu i reszta wygląda bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Jeszcze można sprawdzić, i sprawdziłem to sobie, jakość sprężyn, ściskając. Tutaj nie ma problemu, żeby to po prostu ścisnąć do końca palcami. Nie musi się jakoś wysilać. Jest ten opór, ale nie jest jakiś stosunkowo wielki. A w tym nowym napinaczu, no już mam problem po prostu, żeby go ścisnąć do końca. Sprężyna naprawdę jest mocniejsza, przynajmniej tutaj tak to wygląda. Jeżeli to ma jakiś wpływ na to właśnie jego pracę, no to na korzyść tego napinacza chińskiego. Ale czy to będzie działało, jak długo,
to się jeszcze okaże. Sprawdzimy to. A więc wymieniamy jeszcze uszczelkę, która idzie nowa tutaj. Jest to rozebrany na kawałeczki napinacz, obudowa. Rozebrałem go mniej więcej prawie cały. Tutaj mu się połamało. Właśnie nie wiedziałem, jak to za bardzo ściągnąć, żeby nie połamać. Tutaj niby jest zabezpieczenie, ale mi to i tak pękło. Tak więc tak to wygląda z tej strony. Cóż odnalazłem, co by powodowało właśnie takie stukanie, perkotanie? Odnalazłem jedną rzecz. Tutaj jest... Na razie nie będzie widać. Nie. Dobra. Tutaj jest o-ring, który jest uszkodzony. Nadjedzony, nadgryziony. Ten o-ring tutaj był. I tych części tego ringu, tych nadgryzionych, nie znalazłem w środku, więc nie wiem, czy właśnie czy to jest powód tego, że ja to rozbierałem, ale jest to bardzo twardy już ring. Ten ring już swoje wypracował i jest twardy, tak samo jak ten, jest to jakiś lepsza guma, ale jest bardzo, bardzo twarda, może jeszcze trochę i wypękała, a więc może to jest przyczyna tego. I jest taki pierścień zabezpieczający. Pierścień to jest to. Widać, że z jednej strony się świeci, tak całkiem ładnie połyskuje, a z drugiej strony nie. O, z tej strony widać, jak on połyskuje. On z tej strony właśnie opierał się. To jest w ogóle pierścień zabezpieczający tego tłoka. Ten tłok chodzi w środku w tej obudowie. Dokładnie w ten sposób. O. I ten tłok tutaj się porusza w środku. Olej tutaj dochodzi. Ten właśnie zawór buduje przejścia oleju. Tu są trzy kanały, w tych trzech kanałach. I ten tłok jest, to są w ogóle dwa tłoki. Jest górny i dolny. Klapę po tym ekranie, kamera wygląda. Tak to sobie tam pracuje. I prawdopodobnie, nie jestem pewny, ale z tego co tutaj widać, i tutaj również też jest ten rowek cały, tak. Bo ten rowek się zatrzymuje na tym pierścieniu, o, w ten sposób. I to tak wygląda. I to siedzi w środku tutaj. Ten tłok. Ten pierścień jakby blokuje, żeby tu nie wyskoczyło wszystko. On jest tutaj jeszcze zabity. Tylko, że on jest tak dziwnie zrobiony, że moim zdaniem nie powinien on stukać. On powinien się zatrzymywać. I on się nie zatrzymywał w tym kanale ostatnim. Tutaj jest ostatni kanał. Nie widać za bardzo. Kanał olejowy, gdzie przez tą dziureczkę powinien ten olej uchodzić. Tego nie robił i on chodził do samej góry i uderzał właśnie w to zabezpieczenie. I to powodowało ten dźwięk terkotania. Tak mi się wydaje. Na razie z tych oględzin, ponieważ więcej tutaj żadnych uszkodzeń nie widać. Na samym dole jest trochę widać trochę mniejszy rozmiar na ten simmering, tak jakby ten simmering na samym dole już trochę wytarte aluminium, nawet jest wyczuwalny luz taki i ten simmering też do końca nie trzymał ten uszczelniarz tutaj. I to było tak, o, nie, tak, nie. O, to na dole i to powinno chodzić sobie, a nie chodziło. I mówię, tak jak z tym uszczelniaczem, oczywiście wszystkie te uszczelniacze są twarde już, nie wiem czy one trzymały ten olej. Więc takich elektrozamek oczywiście działa, bo też nie jest wino tego, że on stukał. Więc wydaje mi się, że to właśnie było winą tego stukania, nie ma tu żadnych innych uszkodzeń, wytarć, ani czegoś innego, tutaj na tym sitku. Na tym sitku widać też takie malutkie opiłki czegoś, jakiegoś brudu, tak więc jakiś syf szedł na ten napinacz, ale nie widać nawet. Tutaj to jest takie coś, to jest taki zawór, który pracuje tutaj w środku i właśnie on separuje ten olej, aby szedł górą lub dołem. I to ten zawór
jeszcze tam jest sprężynka i ten elektrozawór właśnie steruje tym, separatorem, czy tym czymś po prostu metalowym. Tak więc tak to wygląda po rozebraniu. Tak jak powiedziałem, wygląda mi na to, że po prostu to jest wina tego. Czy to jest naprawialne? Pewnie tak, trzeba było spróbować. Nawet o tutaj widać, teraz się przyjrzałem, ale nie wiem, czy to nie jest wina tego, że ja to wybierałem. Raczej jak ja to wybierałem, chociaż te uszczelniacze w ogóle nie trzymają. One są już tak zjechane, one nawet nie są okrągłe, one są już płaskie z tej strony, trzeba było je obrócić. O, widać teraz, ten uszczelniacz już jest płaski. Bardzo, bardzo możliwe, że po prostu przepuszczał też olej. I przy niskim ciśnieniu, przy niskich obrotach, faktycznie mogłoby właśnie tak być, że on wybrzęczał. No ten uszczelniacz też jest twardy. A więc to wygląda w ten sposób. Montujemy Hinola. Swoją drogą, ciekawe, czy koszt tego to naprawdę jest o 2400 zł, żeby to wszystko wykonać. No, liczą sobie, liczą chłopaki, mają w głowie nie od parady, od liczenia pieniążków tylko. Pokręcimy je tak jak wtedy. Tak wygląda jak praca, bez oleju. Tak więc będziemy składali, zobaczymy co będzie dalej, jak już odpalimy i dostanie tego oleju. Czy nie będzie stukał jak szalony. Operacja udana, sukcesem. Wszystko jest w porządku, auto jeździ. Ku mojemu zdziwieniu jeszcze fajnie tak się wkręca na obroty, tak jest bardziej żywe. Oczywiście ma więcej mocy, czuć to w porównaniu do tego, co było. Mimo że, mówię, powtarzam, że nie było tam żadnego błędu na komputerze. Wszystko było w porządku według sterownika. Zobaczymy teraz, jak to będzie z trwałością tego napinacza. Ogrom pracy jest bardzo duży, ale jest to wszystko wykonalne. Tak więc jeżeli ten napinacz wytrzyma miesiąc, tak więc myślę, że pochodzi wtedy dłużej. Pod filmem na dole, jeżeli coś się z nim stanie, umieszczę na pewno jakiś komentarz. Jeżeli nawet po jakimś czasie będzie chodził, auto do mnie wraca na pewno, to też napiszę, że po prostu działa, więc to możecie sobie sprawdzić. To wszystko, jeżeli komuś pomogłem, bardzo fajnie, subskrybujcie, jeśli nie chcecie, to nie subskrybujcie. Można iść chyba spać, bo już jest ciemno. Tak więc pozdrawiam, na razie, cześć.